Dzień dobry. Dzisiaj prezentuję Państwu nowość od producenta Sanyu. Jest to model SX3000. Jest to najnowszy i w sumie najbardziej zaawansowany dotychczas model od Sanyu. Jak widzimy tutaj, do dyspozycji mamy oczywiście falowniki zasilane jednofazowo oraz trójfazowo. Jest to szeroki zakres mocy do wyboru, także no, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jak widzimy, mamy wbudowany potencjometr, bardzo przydatna funkcja, oraz wbudowaną klawiaturkę do sterowania falownikiem oraz zarządzania silnikami. Oczywiście ta klapka jest ściągalna i mamy dostęp do zacisków falownika. Warto również wspomnieć, że klawiaturka jest wyciągalna i za pomocą przewodu RJ45 możemy sobie ją umieścić w dowolnym miejscu szafy sterowniczej albo tam, gdzie nam będzie wygodniej. Od spodu mamy listwę zacisków, czyli zasilanie, oraz podłączamy silnik. Co wyróżnia model SX3000 od poprzedników? Na pewno jest to solidna konstrukcja, a także wysoka wydajność. Dzięki zaawansowanym funkcjom, które zaraz tutaj wymienię Państwu i przedstawię, pozwalają na precyzję sterowania, a co za tym idzie, nawet wymagające aplikacje zostaną prawidłowo obsłużone przez ten falownik. SX3000 oferuje w standardzie tryb wektorowego sterowania bezczujnikowego, czyli umożliwia precyzyjne dostosowanie pracy falownika do konkretnych wymagań aplikacji. Ponadto ma możliwość integracji z wieloma protokołami komunikacyjnymi, takimi jak EtherCAT, Modbus oraz Profibus. Oczywiście przy użyciu tutaj dedykowanych odpowiednich kart rozszerzeń. Co więcej, w standardzie otrzymujemy wbudowaną funkcję STO, czyli Safe Torque Off, która gwarantuje bezpieczne odcięcie momentu obrotowego, co zwiększa zdecydowanie poziom ochrony operatorów. Dodatkowo na pokładzie znajduje się także zintegrowany filtr EMC, który chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, co jest bardzo istotne w środowiskach przemysłowych. Jak wiemy, w przemyśle występuje wiele źródeł zakłóceń, dlatego filtr EMC w falownikach jest no, już w zasadzie niezbędny tak naprawdę. Ponadto model SX3000 posiada wbudowany zasilacz prądu stałego 24V, co zwiększa stabilność i niezawodność działania falownika w wymagających środowiskach. Oprócz wspomnianych kart rozszerzeń, które bez problemu obsługuje SX3000, ten falownik posiada również wbudowany regulator PID, co znacznie ułatwia automatyzację procesów, takich jak na przykład regulacja ciśnienia, przepływu czy tam temperatury. Co więcej, mamy również do dyspozycji funkcję multispeed, która umożliwia definiowanie i zadawanie wielu prędkości obrotowych w jednym czasie. Dlatego też pozwala na elastyczne dostosowanie prędkości pracy silnika do konkretnych potrzeb danego procesu. I jeszcze na pokładzie znajdziemy wbudowaną funkcję PLC, czyli która umożliwia programowanie prostych sekwencji sterowania, czyli tutaj też zwiększamy automatyzację i redukujemy potrzebę stosowania zewnętrznych kontrolerów. I jeszcze taką ważną, istotną funkcją, którą również tutaj model SX3000 ma do zaoferowania, jest to funkcja AVR, która zapewnia stałe napięcie wyjściowe niezależnie od wahań napięcia wejściowego, czyli to również zwiększa nam stabilność pracy całej aplikacji, gdy występują jakieś zmienne warunki zasilania. Co więcej, mamy również możliwość montażu na szynie DIN, czyli standardowo możemy umieścić ją na szynie DIN. Sterowanie falownika jest bardzo proste. Za pomocą klawiatury wybieramy potrzebne parametry, ustawiamy je, dostosowujemy do własnych potrzeb i falownik jest gotowy do pracy. Jakie przykładowe zastosowania falownika możemy wyróżnić? Na pewno bez problemu poradzi sobie ze sterowaniem prędkością wentylatorów i pomp, a zoptymalizowana praca przy zmiennych prędkościach pozwoli na oszczędność energii i dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.
Model ASIC 3000 bez problemów poradzi sobie także z przenośnikami taśmowymi i systemami transportowymi, ponieważ precyzyjna kontrola przy dynamicznych obciążeniach zapewnia płynność i bezpieczeństwo pracy takich systemów. Zastosowanie również może znaleźć w wszelkiego rodzaju liniach produkcyjnych, ponieważ umożliwia sterowanie prędkością i mocą maszyn produkcyjnych, co zwiększa efektywność i wydajność takiego procesu technologicznego. Czyli jak widzimy tutaj, najnowszy model ASIC 3000 został naprawdę naszpikowany no, dużą ilością funkcji, bardzo przydatnych i zostaną na pewno dobrze wykorzystane w wielu aplikacjach. Jest to nowoczesne urządzenie, które dzięki tym przedstawionym wcześniej właśnie funkcjom, solidnej konstrukcji, a także szerokim spektrum możliwościom programowania stanowi doskonałe rozwiązanie do precyzyjnego zarządzania silnikami elektrycznymi. A jego wysoka wydajność oraz łatwość obsługi, bo naprawdę bardzo prosto możemy go zaprogramować, nie jest tu nic skomplikowanego. Mamy oczywiście instrukcję obsługi załączoną w zestawie, także na jej podstawie możemy tutaj zaprogramować odpowiednio falownik. Dlatego jest to doskonały wybór dla przemysłu, a także dla wymagających systemów komercyjnych. Dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście do zapoznania się z pełną ofertą na model ASIC 3000. Znajdą ją Państwo u nas w sklepie na sklep falowniki.pl, a link oczywiście na dole poniżej w opisie. Dziękuję za uwagę i zapraszamy.